tam jest współpraca, z aktorami, jest takim rodzajem spotkania z ludźmi, z którego wynika jakaś kreacja wspólna. To jest również niesłychanie ciekawe, że w filmie animowanym właściwie pracuje się samemu. No, są oczywiście filmy, przy których jest zespół. Ja natomiast pracowałem zawsze sam. Wszystkie decyzje podejmowałem sam i sam byłem wszystkimi bohaterami, wszystkimi aktorami mojego filmu. Natomiast w filmie fabularnym mam do czynienia po pierwsze z rzeczywistością filmowaną, typu wiatr, woda, światło słoneczne czy nocne, nocny mrok, jak też z aktorami, którzy coś proponują. Proponują swoją własną po prostu fizyczność z jednej strony i swój sposób myślenia, swoje pomysły, nawet próbują wnieść w film swoje doświadczenie jako aktorzy wieloletnie. I jest to po prostu coś zupełnie nowego i to, co powstaje, jest czymś zupełnie innym w stosunku do animacji robionej właśnie w pojedynkę. No już nie mówię co, no, że ewidentnie wiadomo, że różni się film popularny od animowanego no, tą materią, z której wszystko jest zrobione. Że nie jest to odtworzenie świata jakieś zdeformowane poprzez rysunek, czy odmarwarstwo, czy rękę, tylko jest to świat rzeczywisty, jaki jest. I w tym świecie my po prostu rzeźbimy, staramy się tym światem rzeczywistym, z rzeczywistymi aktorami, ludźmi, stworzyć rzeczywistość filmową, która też nie jest przecież rejestracją prawdy, tylko jest kreacją. Także jest to po prostu niesłychanie ciekawe. Wszyscy mamy sny, które są rodzajem dzieła sztuki swego rodzaju, prawda? Są ludzie, którzy mają niezwykłe sny, a sami niczego nie robią w rodzaju malarstwa, rysunku, czy jakiejkolwiek innej twórczości, prawda? Czy też filmu. Dlatego sen wydaje się być takim wspólnym wszystkim ludziom rodzajem wewnętrznej twórczości, takim światem naszej wyobraźni, który my sobie w tym śnie oglądamy, czy też w nim uczestniczymy, co jest szczególne. W filmie tego nie ma. W filmie oczywiście chodzi o to, żeby było uczestnictwo, żeby widz trochę jakby zapomniał o sobie, o rzeczywistym świecie i dał się jakby wciągnąć całkowicie, wręcz jakby w głąb ekranu, prawda? Ale znaczy na pewno ja nie próbuję robić filmów, które mają być odpowiednikiem snów. Ja raczej od snów się czegoś uczę i mnie sny jakoś tam fascynują jako pewien język, niekoniecznie moje własne sny. Chciałem wnieść do filmu animowanego wymiar psychologiczny i stworzyć film animowany, przenieść jakby wymiar pewnej opowieści bardzo poważnej, uciekając w jakimś sensie, czy unikając takiego szufladkowania, że film animowany to jest rodzaj zabawy formą, ewentualnie opowiadaniem bajek dla dzieci, dobranocek, czy też jakichś żarcików, że jest to czysta rozrywka. Chciałem uczynić film animowanego, sięgnąć w taki obszar, którym wtedy na pewno bardzo rzadko odwiedzany przez twórców animacji. Było szereg, znaczy kilku może autorów, którzy próbowali. Była na przykład Caroline Leaf, kanadyjska reżyserka, która zrobiła film Przemiana Mister Sansy według opowiadania Kawki, która również zrobiła krótki film pod tytułem Ulica według opowiadania czy też powieści jakiegoś żydowskiego autora, to nazwisko nie tak znanego. I jakby no, interesował mnie temat adaptacji i opowieści takiej pogłębionej psychologicznie. Więc ja szukałem też sposobu, żeby dotrzeć do głębszych warstw opowieści, która by nie była tylko rozrywką, nie była tylko fantazją formalną, również jakąś impresją, tylko stanowiła opowieść pogłębioną psychologicznie, czyli że mamy też postaci, które jak gdyby naprawdę coś mocno przeżywają w stosunku do siebie i to nie przeżywają tak jak burleskowe postaci, prawda, które biegają, biją się, przewracają, giną, wstają i tak dalej. Mają jakieś pokraczne, komiczne twarze, mogą te gęby. Tylko że są to osoby, które wyglądają trochę jak ludzie, się bardzo zbliżeni są realistycznie, traktowani są jak postaci z malarstwa realistycznego. Zbliżamy to do rzeczywistych ludzi i tworzę między nimi atmosferę jakiejś
takich bardzo subtelnych, o wiele bardziej niż w filmach typu rozrywkowego, powiązań psychologicznych lub psychicznych. Zwany montaż wewnątrzkadrowy, czyli że na naszych oczach kadr zamienia się z jednego obrazu w inny. Takie morfingi następują. I z tego co ja wiem, to wówczas w ogóle takie rzeczy nie były stosowane ani w animacji, ani nigdzie. Ja wtedy za radą jakiegoś operatora, który się opiekował tym filmem, wprowadziłem tak zwane przenikania międzyklatkowe, czyli że jedna faza przenikała w drugą na przestrzeni kilku klatek filmu. I czuło się takie specyficzne zmiękczenie przetwarzania się obrazu jednego w drugi. I ja to stosowałem po to, żeby móc wprowadzać retrospekcję, bo całe opowiadanie Dostojewskiego było oparte na tym, że facet siedzi przy zwłokach żony, prawda, i przypomina sobie, jak to kiedyś było, i jest to rodzaj takiego rachunku sumienia, jakiegoś rodzaju żałowania, że teraz byłoby zupełnie inaczej, może naiwnego, niemniej na tym polegała akcja opowiadania, że mieliśmy jakby dwa równoległe czasy. Ja chciałem pokazać tą równoległość czasów i pewną nieuchwytność w ogóle wydarzeń w sensie czasowym. I tej nieuchwytności miały pomóc, miały ją stworzyć te przenikania, te metamorfozy, czy też morfingi scen jednej w drugą. Na przykład zegar zamieniał się obraz podwórka, a wskazówka mężczyzna. Inny rodzaj z kolei twarz zamieniała się w zegar, czy też zegar w twarz. Były pewne takie morfingi przenoszące nas jakby nie tylko z miejsca na miejsce, ale również dające nam poczucie, że wszystko tu jest płynne i że każdy obraz może zamienić się w inny, tak jakby mocą wyobraźni, że nagle patrzymy na kogoś i zaczynamy myśleć o czymś i zaczynamy zapominać o tym, na kogo patrzymy, bo myślimy już o czymś innym i ta osoba, na którą patrzymy, już w tym momencie przestaje mieć swoją materialność, bo nasza wyobraźnia przynosi nas w inny świat. Ja chciałem tego rodzaju obrazy wpleść, jako stworzyć nimi, jakby stworzyć z nich język opowiadania w tym filmie. Wydaje mi się, że to się udało ku memu własnemu zaskoczeniu, dlatego że wszystko było rodzajem eksperymentu. Pamiętam, że moim profesorem animacji, który mnie uczył animacji, był Daniel Szczechura. Ja już byłem wtedy kilka lat po studiach, po zakończeniu swojego dyplomu. Zresztą nie z animacji, tylko z konserwacji rzeźby. I niemniej mieliśmy ciągle kontakt ze Szczechurą i ja do niego przyszedłem z pomysłem na ten film i mówię mu: panie profesorze, co pan uważa, czy jak ja pokażę, że ona leży nieżywa, a facet na nią patrzy i nagle będzie ruch kamery, który nagle odwróci cały pokój i pokaże nagle, że za nimi są drzwi, a tam ona przechodzi, a za nią on przechodzi. Czy to będzie się wydawało, że to jest w dawnych czasach, że my cofnęliśmy się w czasie? Czy że oni są tu, a jednocześnie w korytarzu tego mieszkania przechodzą jakieś sobowtóry ich? A on mówi: pan nie wie, musi pan to zrobić i wtedy zobaczymy, bo tego się nie da przewidzieć. I rzeczywiście to zadziałało, tak jak gdybyśmy się cofnęli w czasie. Dlatego, że może, że było to tak skonstruowane, że ja tam wprowadziłem nie tylko te morfingi, ale również wprowadziłem tam pozorną trójwymiarową przestrzeń. Tak jakby obraz, no powiedzmy sobie, Rembrandta nagle obrócił się i my mamy postać Jezusa na pierwszym planie tam z jakimiś postaciami w tle i nagle odwracamy cały obraz i mamy tamte postaci na pierwszym planie, a Jezusa w głębi. I pokazaliśmy przy okazji cały pokój, objechaliśmy go jakby żywą kamerą. Oczywiście w filmie fabularnym takie rzeczy się robi, ale w filmie animowanym było to rzadkością. Właśnie wspomniana Caroline Leaf, zwłaszcza filmy The Street, potrafiła w fenomenalny sposób obracać kamerę pozornie, bo wszystko to było malowane, zresztą animowane na żywo też na szybach gwaszami. I ona potrafiła, miała jakieś fenomenalne wyczucie przestrzeni i po prostu improwizowała przy obracaniu się kamery. Wszystko tam pływało, jakby powiedzieć inaczej. To ośmielało mnie, żeby spróbować w mojej technice niedawno odkrytej skrobywania obrazków na płytach z gipsu, co było dosyć trudne, trudniejsze wydaje mi się niż malowanie na szybie, bo to wymagało pewnego wysiłku, ten gips tam się opierał temu, trzeba było na tym skrobać grubo, po pewnym czasie już
ta farba nie chciała się nanosić tak, jak ja sobie życzyłem na te powierzchnie gipsu. Widać było te poprzednie fazy zamalowywane w międzyczasie. Trudno tu teraz to wszystko opowiadać technicznie, jak to wyglądało. Niemniej był to pewien duży wysiłek fizyczny, żeby to nad tym panować. Nie wiedziałem, jaki będzie efekt. Więc robiłem pewne próby wcześniej, rysując ołówkiem tylko, tam z pomocą mojego przyjaciela, animatora, Wojtka Wojtkowskiego. I wydawało się, że to zadziała, że ta przestrzeń rzeczywiście będzie żywa. I tak się stało. I to poruszenie płaskiej przestrzeni, czego się nikt nie spodziewa, że mamy kilka sekwencji na początku, jak gdyby tak zwanych martwiaków, jak to mówił Szczegóra, czyli że mamy kadr, w którym prawie nic się nie dzieje, który nam daje jakieś poczucie tylko ilustrowania miejsca, w którym jesteśmy, jakby takiego portretowania, że jest to miejsce, które ma taki wygląd, a potem jakieś inne jego miejsce, tego miejsca, jakieś inne ustawienie, inne tak zwane martwiaki. Więc tam po iluś szeregu tych martwiaków, które obrazują nam opowieść taką, że był sobie mężczyzna, siedział przy zwłokach, potem spojrzenie z jednej strony, siedział pochylony, patrzył się, ona leżała, jej twarz wyglądała tak, jego twarz wyglądała tak, nic się nie dzieje. Nic z tego nizowego, ten obraz, kiedy mamy znów taki szerszy plan, zaczyna się obracać. To zrobiło rzeczywiście w pewnym momencie wrażenie, po pierwsze, że w tym filmie my nie stosujemy takiego języka, mamy te martwiaki i nagle nasza przestrzeń ożyła. Nagle kamera udaje ruch swój, a przestrzeń ukazuje swój trzeci wymiar. Było to w jakimś sensie szokujące. I to spowodowało, zgodnie z moim przypuszczeniem, że ten ruch przenosi nas jakby w inny świat, tak jak scena obrotowa w teatrze. No więc tak sobie wyobraziłem, że w ten sposób bym to opowiadał. No i upraszczając właśnie całą strukturę literacką, czyli wyrzucając ileś tam bohaterów, wprowadzając wszystko do rozgrywki między nimi i do tej klaustrofobicznej przestrzeni, no opowiedziałem po prostu to, co było sednem opowiadania, to znaczy pewną niezgodność charakterów, która się kończy tragedią.